dzisiejszym filmie musimy sobie przetestować nowy update w Arma Wrestling Simulator, który jest troszeczkę mniejszy, ale no w sumie kilka ciekawych rzeczy dodali. Jakby dodali tutaj tradowanie armami, może coś tam potraduje, chociaż nie ma za bardzo nic do tradowania. Jakby no te 700% nie są dużo warte, te 620 tak samo, no i te 600 też mi się nie wydaje, że było coś warte. W sumie sporo mam tych rękawic, a przydadzą nam się te rękawice, znaczy ręce, bo dodali też drugą rzecz, dodali jakby gold te rękawice, a więc to jest w sumie ciekawe i w końcu tego peta dostałem, no i też tego boosta. No i poprawili coś w trzecim i czwartym wardzie, w sumie możemy zobaczyć, co oni tam poprawili. Chociaż na początku w sumie, skoro już tutaj jesteśmy na tej drugiej mapce, to zobaczmy, jak działa upgrade'owanie tych rękawic na goldy. Może zaupgrade'ujmy sobie jakąś taką słabszą, tą na przykład 570 i działa to w taki sposób jak pety, po prostu sobie klikacie craft, ale dostajecie 50% boosta do tych rękawic, zobaczmy. Tu mamy taką 855%, no to ona jest lepsza niż moja. To w sumie ciekawe, czy ona ma jakiś taki gold efekt? Ta wygląda w taki sposób, a jak wygląda normalno, to jest buff alien. Normalny buff alien wygląda, no też w taki sposób. No to się nie popisali za bardzo, mogli chociaż je przekolorować. Przekolorowanie tych rękawic na złoto to naprawdę nie jest dużo roboty, ale no dobra, ważne, że są chociaż goldy. I to nam daje więcej i teraz w ogóle ile mamy? Teraz pokazuję 414 QI, ale przejdziemy na inną mapkę, to będzie więcej. Mamy 456 QI. Z taką ilością jesteśmy już w stanie każdego bossa uwalić, ale jakoś nie tryharduje tej siły, bo topki i tak nie wbije, bo w topce są tylko i wyłącznie osoby, które po prostu jadą na kopiowanych petach. I tutaj czy mi się wydaje, czy oni jakby jajka pozmieniali? Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że wcześniej były inne jajka. Wcześniej były jajka, które były też na tej czwartej mapce. W ogóle zobaczmy, co oni zmienili jakby tutaj w tej mapce. No tutaj chyba mniej QI potrzeba, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że wcześniej było coś z 15. Nie wiem, czy nie 150. Ten boss ma mniej HP, czy ile ma? Ma 1-2 QI, no to ma mniej. Chyba wcześniej miał 1-8, a więc no troszeczkę łatwiej, powiedzmy. I też dzisiaj na pewno dużo pelik musimy zrobić, bo zobaczcie, jaką ma chorą liczbę tutaj. Musimy trochę nasz team poprawić. No i co ważniejsze, dzisiaj też musimy otworzyć aż 16 diamentowych skrzynek i wtedy może jakieś kozackie właśnie te ręce uda nam się zrobić, bo na przykład mamy tutaj tą 700%, mamy już 4 takie. Jakbyśmy sobie jeszcze jedną wydropili, to wtedy możemy ją na golda spróbować zrobić. I ona wtedy wydaje mi się, że będzie dawać powyżej 1000, będzie dawać 1050. I w sumie jeszcze takie szybkie info, dzisiaj o godzinie 11 na moim głównym kanale pojawi się kolejny odcinek ze sprzedawaniem gruchotów, czyli Car for Sale, i kupiłem naprawdę grube auto, koniecznie to musicie sprawdzić. W sumie na starcie sprawdźmy jedną rzecz, jak wygląda ten OP pet z tego tutaj UGC, bo zobaczcie, ile tego tylko zostało, 4053, jakby na noob koncie na szczęście zrobiłem te wszystkie questy, bo zmienili tutaj, że potrzeba 12 jakby leveli sezonu, a więc udało się to odebrać na noobie. On daje 4000 i plus 5% permanentnego boostu, czyli będziecie zawsze 5% więcej farmić. No to powiedzmy, że to w miarę jest akurat. To się nam trochę przyda, pet się raczej nie przyda, tylko gdzie w ogóle ten pet jest? Ten pet jest tutaj. No może chociaż tyle, że do indeksu ten pet się zalicza, zobaczmy jakby ile w ogóle mam rzeczy do indeksu. Też w ogóle zobaczmy topkę, bo jakby w topce chyba jest w ogóle z trzech cheaterów. Tutaj ten top 1 na pewno na cheatach jedzie, bo zobaczcie, jaką ma przewagę nad całą resztą. Żeby w ogóle być w topce, trzeba mieć 76 QI. Ja jak zdejmę wszystko, to ile mam? I tutaj tego Trailsa też sobie zdejmijmy. No mam 14 QI, czyli bym musiał mieć no dużo. Dałoby radę w sumie to wbić, jakbym bardzo chciał, jakbym farmił 24/7 z frames boostem 80%, ale mi się szczerze mówiąc nie chce. Dobra, zakładam to z powrotem, później zapomnę. W indeksie mamy 103 pety i czy w ogóle teraz dodaję te pety, bo podobno to też mieli poprawić, żeby za każde 50 dodawało te pety, ale dalej nie dodaję, dalej mam 33. Wydaje mi się, że to już do końca gierki będzie zbugowane, bo jakby no, deweloperzy w niektóre bugi mają wywalone i po prostu ich nie poprawiają. W sumie na starcie przeróbmy sobie całą resztę tych rękawic, bo wydaje mi się, że za takie goldy trochę zarobimy. Tutaj za takiego na przykład golda moglibyśmy trochę zarobić, może jakieś ghost pety nawet byśmy za to dostali w sumie. To sobie też przeróbmy, zobaczymy, jak te ręce będą wyglądać. Tutaj to przeróbmy. Taką chyba mamy założoną. No i jeszcze to możemy sobie przerobić. Dobra, jak nasze ręce wyglądają? No mamy takie. Tutaj w sumie czemu ta daje więcej niż... A dobra, bo ja ten... Ta alienowa dawała 570, a te dwie dawały więcej. Dobra, no to mamy teraz taką krabową, która daje 930, jest troszeczkę lepsza. Ale i tak za chwilę może ją wymienimy. No oczywiście tutaj tą, tylko musimy jeszcze wydropić taką jedną. Ile w ogóle jakby jest na tą rękę tutaj? Bo mamy 16 prób na trafienie jej. Na tą jest 2,5%. No miejmy nadzieję, że uda nam się jedną trafić. I teraz w ogóle już mamy 502. Ja więc no dużo. I w ogóle też jeszcze jedna rzecz jest, jakby na piątym wardzie podobno te ściany znowu poprawili i te ściany teraz są mocne. Wcześniej już były mocne, bo jakby jeden QI się dostawało jakby tutaj tego. Zobaczcie, ile ja mam tego nabitego. Mam praktycznie najwięcej tego nabitego, ale zobaczmy, jak to teraz będzie działać. No tutaj już jak widzicie wszystko na hita rozwalam. Zobaczymy, ile teraz naraz siły dostaniemy tutaj. Czy czegoś przypadkiem nie zepsuli, no bo oni to też tak potrafią robić i tutaj powinno się nam pokazać. No i się jak zwykle nie pokazuje. A więc nie wiem, czy dostaję więcej, czy dostaję mniej. W sumie później sobie zrobimy taki test, że z 10 minut po farmie zobaczymy, ile nabijemy tego. 1,9 tryliona? A dobra, bo nie te pety mam założone.
Dobra, miałem pety podwójne założone, bo jak widzicie, no tak jak wcześniej mówiłem, mam bardzo dużo winów. Zobaczmy, ile teraz dostaniemy z najlepszymi petami oczywiście. Powinniśmy 2 Q dostać. 1,6 Q dostaliśmy, no to trochę więcej. Chociaż nie mam też Ferenc Boosta, jakbyśmy mieli jakieś Ferenc Boosta, to by było też więcej. Dobra, ale spróbujmy na początku może właśnie te skrzynki teraz pootwierać, bo no tak jak mówię, musimy wydropić jedną tą, na którą jest 2,5%, to musimy wydropić, no ale nam się nie udało. I w końcu poprawili też tutaj tą animację, jakby, że normalnie się pokazują te wszystkie ikonki. I czy będzie lepsze? Nie, gorsze nam wyleciało. No taką mamy już. Potrzebujemy tylko i wyłącznie tej, na którym jest 2,5%, no bo ona nam daje sporo, ale no nie zapowiada się. Ewentualnie tą rękę tygrysa, jakby nam się 3 takie udało wydropić, to wtedy bym spróbował na 60% to zrobić. Na tą rękę tygrysa jest 1% i ona daje 750. No kurczę, dajcie jedną, na którą jest 2,5%, no tylko jedną. To jest jak wydropienie huge peta, no może ciutkę łatwiej, bo na huge peta jest łącznie 2%, jakby no na 2 huge w pet symulatorze. Mamy jeszcze 10 prób. Jak nam się nie uda, to jeszcze będę farmić. Mamy rękę tygrysa. Czyli mam już 2 ręce tygrysa, jak dobrze liczę, dokładnie tak. No jakbyśmy wydropili jeszcze tak z 2, te ręce na pewno dużo są warte i ludzie prawdopodobnie dają za nie jakieś ghost pety i tak dalej. Może w sumie to jest dobry motyw, żeby tak naprawdę team poprawić takimi ręcami, jakbym je sprzedał, to może to by się bardziej płacało wtedy. Ale dobra, mam jeszcze 9 prób, może jeszcze coś się uda wydropić. Dajcie tą jedną, na którą jest 2,5%, no nie taką. Jedną, na którą jest 2,5%, proszę. Wtedy będziemy ją mogli sobie przerobić na 100%, bo na 80% może się udać, no ale wiadomo, jest szansa, że się nam nie uda oczywiście. No nie, no znowu tutaj jakaś taka. Jeszcze ewentualnie będziemy dropić te klucze, bo one dosyć łatwo lecą na ostatnim świecie. No nie, no. Jakaś taka na wyleciała, kakti jakaś. W ogóle ile mam tych kakti? Te kakti też by się opłacało zrobić. Tych kakti mam 2 niestety, no to też nie za dużo. Dobra, ale jeszcze mamy 5 prób. Na trafienie rękawicy, na którym jest zakichane 2,5%, no. No tutaj znowu ta kakti nam wyleciała, więc mam już 3 te kakti. No to też możemy sobie spróbować zrobić. Ale jeszcze 4 próby, no dajcie jedną. Dobra, jest. Mamy tą rękawicę, na którym jest 2,5%, więc git. I teraz jeszcze dajcie 3 tigerowe rękawicy, na które jest 1%. No niestety, nie? Nie tym razem. Ile mamy jeszcze? Mamy 2 próby. Jeszcze coś dobrego może nam wylecieć. Tutaj, no niestety najsłabsza, chociaż nie, prawie najsłabsza. I ostatnia próba, co będzie z ostatniej? No i taka, no. Ale dobra, będziemy mieć rękę, która daje oczywiście 1050%. Tylko nie w tą stronę, jak zwykle idę. W ogóle ciekawe, czy będą też Void ręce. Jakby pewnie będą, ale no to w przyszłym update'cie. O, w ogóle też o leakach wam muszę powiedzieć, bo pojawiły się też leaky już na temat kolejnego update'u. Ale to za chwilę tym się zajmiemy. Przeróbmy sobie tą rękę, która daje 700%, no i wtedy będzie dawać nam ponad 1000. Dobra, i oczywiście musiało się udać. Tam też możemy sobie przerobić na 80. Zobaczmy, czy się uda. Dobra, udało się. Tom tak samo, jakby nie ma co takich zostawiać. Tom na 50 kakti? No dobra, przeróbmy sobie. No i niestety nie udało się. No i tą tygrysa moglibyśmy zrobić na 40. Dobra, później to spróbujemy. Później to spróbujemy zrobić. Zobaczmy, ile ta daje, która miała 700%. No i daje 1050%, a więc no jest już gigamocna. No i po raz kolejny nie jest niestety złota. Zobaczmy, ile teraz będziemy mieć siły. Jakby teraz mamy 502 QI. A jak sobie przejdziemy, to mamy 561 QI, a więc no po raz kolejny gigamocny upgrade. Co my tak naprawdę jeszcze mamy do przetestowania tym update'cie? Jakby no tutaj to z tym 3/4 wardem mnie interesuje. Dobra, musimy na pewno zrobić jeszcze opening duży, no bo mamy bardzo dużo winów i przydałoby się poprawić nasz team, no bo jakby nie mam nawet jednego tego najlepszego peta z tego jajka, trochę szans na to zwiększyli tego T-Rexa, nie mam ani jednego. Przydałoby się zrobić tylko jednego huge'a, zwiększyli szansę, chciałem powiedzieć, zmniejszyli. 1 do 333 tysięcy, no świetny pomysł, zmniejszać szansę w momencie, w którym już ludzie sobie ich wydropili dużo. Ale no i tak spróbujemy wydropić coś więcej właśnie. Tylko w sumie może zanim to przetestujmy sobie, ile będziemy siły farmić teraz dzięki tej ręce, bo jakby no to będzie nam mnożyć o 1050% tę siłę, którą zdobywamy. Powiedzmy tak przez 5 minut teraz sobie po farmie tutaj na ścianach i zobaczymy, ile będziemy mieć po 5 minutach. Teraz mamy 561 QI,1. Zobaczmy, czy się nam zmieni po jednym i zobaczcie, że o 0,1 się zmieniło, po dosłownie jednym przejściu tego tutaj. I teraz zobaczmy, czy się znowu zmieni i znowu się zmienia, więc no to dużo daje. W ogóle jakbyśmy chcieli tą ścianę rozwalać tutaj, czemu to w ogóle nie działa? Aha, nie wiem, ile musiałbym nabić, żeby to rozwalać, ale no tutaj to w ogóle się nie chce rozwalać. Porozwalajmy sobie 5 minut to i później robimy giga opening. I po jakichś 5 minutach udało nam się wyfarmić 5 QI, a więc wydaje mi się, że to naprawdę dużo. Raczej wątpię, że jest coś lepszego teraz niż te ściany na tej mapce. Wydaje mi się, że na tym już tyle się nie farmi. No i na ściskaczach tak samo, więc polecam wam robić te ściskacze. Ale musiałem też na chwilę zostawić AFK i zostawiłem to na bossach i wyleciały mi 2 dodatkowe klucze, więc za chwilę to otworzymy, tylko jeszcze nie powiedziałem wam w sumie o
o tych leakach. W przyszłym tygodniu dostaniemy, zobaczcie, tutaj tak jakby śrubki, coś takiego, no to jest dosyć dziwne, jakby wydaje mi się, że to będzie kolejny sposób deweloperów na wyciągnięcie robuxów od ludzi i te śrubki będą wam potrzebne tutaj do kraftowania takich petów. Mam nadzieję, że to będą dobre pety, albo że chociaż łatwo będzie się kraftować, tak żeby mi się na noob konto przydały te pety. Zobaczymy, jakby no mam nadzieję, że tylko na tym nie będzie się opierać update, no bo jak wiemy, ten update jest w sumie giga mały, co mnie trochę zdziwiło, skoro update w środę był też giga mały. Dobra, ale otwórzmy sobie teraz te dwa klucze i jeszcze robimy giga opening, znaczy dwie skrzynki. Może jeszcze nam w sumie jakaś Tiger rękawica wyleci. No nie, tutaj nam taka wyleciała. Potrzebujemy więcej tych Tiger rękawic, bo na 40% może nam się to nie udać. No i tutaj, no też ta najsłabsza. Dobra, tego nawet mi się kraftować nie chce. Mamy tutaj te dwie 750. W ogóle outline zniknął z tych rękawic i w ogóle praktycznie nie widać tych rękawic. W sensie jakby ten czarny obrys tutaj, nie widać tego napisu, prawie 1050. Coś znowu popsuli. Dobra, mniejsza w to. Teraz zróbmy ten w końcu opening. Zobaczymy, czy coś uda nam się wydropić, zobaczymy, ile w ogóle zajmie mi otworzenie tego wszystkiego. Tylko oczywiście odpalę sobie wszystkie moje najlepsze pety pod laka. Nie wiem, w ogóle coś popsuli, strasznie pety mi się po całym ekwipunku porozwalały. Wcześniej tutaj te pety na laka miałem wszystkie tak w rządku, a tutaj jakieś takie są, tutaj takie, nie wiem, powiem wam, że powalone. Oni naprawdę powinni zająć się poprawą tych wszystkich bugów, które są tutaj, a nie oni sobie nową grę robią. Bo tak jak wam pokazywałem ostatnio, no stworzyli sobie podróbkę swojej gry i ta podróbka też jest aktualizowana cały czas. I w ogóle zobaczcie to, nie naprawili indeksu, ale teraz możecie sobie kupić dodatkowe peta, więc jak potrzebujecie więcej petów, to możecie sobie jeszcze więcej kupić, bo maksymalnie było 32, teraz to znowu zwiększyli, jakby no... Szczerze mówiąc, nie będę już karmić tych deweloperów, bo naprawdę lipo odwalają. Odpalamy tutaj to tak i niech dropi nam oczywiście tylko tego peta. Dobra, powiem wam, że trochę pootwierałem to jajko, ale te T-Rexy w ogóle nie dropią. W kolejnym odcinku resztę otworzymy, a w tym to będzie na tyle.